To jest bardzo podejrzane pytanie. Program potrafi być miejscami tak ciężki. On jest tak stereotypowy, jak to jest tylko możliwe. Dzień dobry, YouTube! Witamy serdecznie w 16 odcinku Momentu Prawdy na kanale Avizo TV. Zapraszam serdecznie do oglądania, a wy się na czacie możecie ładnie przywitać z oglądającymi zapisy pewnie jakieś 3 miesiące od dzisiaj. Pozdrawiamy serdecznie i miłej zabawy. Jedziemy, panowie. I ciebie też, Krzysztof, pozdrawiamy. Jesteś bardzo dobrym człowiekiem, złoty jesteś chłopiec. Ale wiesz, no znowu ten kanał nie zrobił za dużo pieniędzy, musisz to zrozumieć. Okrutnik. Teraz moment prawdy powraca. Czy kiedykolwiek wbrew swojej woli uprawiałaś seks? Z Malty wpłacił 10 ja nie złotych. Mogę. Dzięki wuja za umilanie wieczorków podczas mojego Erasmusa na Malcie, buźka mrugająca okiem. Ucz się! Za moje podatki tam jesteś! Idź do nauki! Jesteś tam, żeby się uczyć, a nie żeby miło spędzać czas. Ty tam masz siedzieć w bibliotece 24/7 i korzystać z zagranicznych źródeł wiedzy, uczyć się języka, żeby pracować na gospodarkę polską i odpracowywać podatek, który tobie powierzyłem. A nie, cholera jasna, ogląda sobie streamy i pije piwo w pogodzie 40 stopni. Za bezczelny student. I jeszcze większe emocje. Czy kiedykolwiek podejrzewałeś, że jesteś biseksualistą? Jeszcze trudniejsze pytanie. O nie. Czy zdarzyło ci się uderzyć którąś ze swoich partnerek tak dotkliwie, że trafiła do szpitala? Oj. Jeszcze bardziej zaskakujące odpowiedzi. Tak. Nie. Nie. Zostańcie z nami na moment. Moment prawdy. Borgman, dziękuję pięknie. Spokojnie, zaraz się rozkręci. Poznajmy kolejnego gracza. Andrzej Adamski Hein ma 42 lata. Mieszka w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie prowadzi sklep z akcesoriami meblowymi i produkuje meble. Od 20 lat żyje w związku małżeńskim z Beatą, z którą ma dwóch synów. Jego największą pasją jest piłka nożna. Gra na pozycji bramkarza w lokalnej amatorskiej drużynie. Andrzejowi podczas badania wykrywaczem kłamstw zadaliśmy ponad 100 pytań. Dzięki analizie reakcji jego organizmu zarejestrowanych podczas badania, znamy prawdziwe odpowiedzi na pytania, które usłyszał. Dzisiaj ponownie zadamy mu 21 spośród nich. Poznajmy osobę, która może już za chwilę wyjdzie z tego studia bogatsza o 250 000 złotych. Andrzej Adamski Hein. Taki jest główny cel? Ćwierć... Ej, wygląda trochę jak Biedroń, masz rację. Miliona? Byłoby miło. Ale co, może być mniej? Ja się okażę w trakcie gry. Mhm. Przyjąłeś jakieś założenia, do jakiej kwoty będziesz nie. grał, czy nie, czy wyniknie to? Żadnych założeń. Mhm. Jak było w czasie badania na wariografię? Duży stres, duże przeżycie, czy... Ja wiem. No, mariografii chyba stresu nie było. Podejrzewam, że stres dopada mnie dopiero w tej chwili. Mhm. Były jakieś bardzo trudne pytania, pytania, których nie chciałbyś usłyszeć? Nie, dla mnie osobiście nie było trudnych pytań. Może raczej dla moich bliskich. Niektóre mogły być trudne, ale dla mnie w sumie nie, bo mówiłem po prostu prawdę. No. Twoi bliscy są w studiu. Poznajmy ich. Żona Izabela Adamska. Z tego, co wiem, znajomi przyjaciele mówią do ciebie Beata. Tak, to prawda. Jak wolisz, żeby się do ciebie zwracać? Iza czy Beata? Beata. Dobrze. A zatem, Beato, witamy w naszym programie. Ja również. Janek Szwagier. Ola Szwagierka. Przypomnę ci, jak można wygrać 250 tysięcy złotych. Program składa się z 6 etapów. W pierwszym etapie usłyszysz 6 pytań. Jeśli nie skłamiesz, wygrasz 5 tysięcy złotych. W drugim etapie jest 5 pytań. One są cały czas oczywiście trudniejsze, bardziej osobiste. 5 pytań. Jeśli wszystko będzie ok, wygrywasz 15 tysięcy złotych. Za każdym razem jedno pytanie mniej i rośnie stawka.
5, 15, 30, 75, 125. Szwagier, mocny zawodnik. No, no taki vibe szwagra, który za kołnierz nie wyleje. Taki rasowy szwagier. 250 tysięcy, za 250 jest tylko jedno pytanie. Szwagier, aktywny gicior. Sztywny gicior, Boże, przeczytałem, aktywny gicior. Jedno, tylko jedno. Aktywnie gituje. W każdej chwili, jak już wygrasz jakieś pieniądze, możesz się wycofać, pod warunkiem, że przed zadaniem przeze mnie pytania. Jeśli pytanie padnie, trzeba powiedzieć prawdę, jeśli skłamiesz, tracisz wszystko. Szwagier jest tak szwagier coded. Jak słońce. Możemy zaczynać? Tak, oczywiście. Pierwszy etap, 6 pytań do wygrania. Powiatowy Al Capone. Nie no, racja. Myślicie, że szwagier należy do Związku Gitów na Wolności? Złoty. Czym zajmujesz się na co dzień? Wiemy. To jest sklep, tak? Znaczy, mam małą działalność gospodarczą, zajmuję się... On robi szwagier maxing. Mam też sklep z akcesoriami meblowymi i pochodnimi. Z tej branży. Tak, generalnie robię meble na wyjazd. Jak znaleźć takiego szwagra? Ale nie znajdujesz takiego szwagra, co ty gadasz? Masz szwagra. On jest takim szwagier maxerem. Szwagier ciebie znajduje, dokładnie. Dokładnie. Tego miałem fioła na tym punkcie po prostu. Od rana do wieczora grało się w piłkę. Teraz mimo upływu lat gram cały czas, chociaż już teraz tylko amatorsko. Ale to mnie trzyma, jak to się mówi, przy życiu. No. Na jakiej pozycji grasz? Grałem bardzo długo na pozycji pomocnika lewego, dlatego że używam lewej i prawej nogi, dla mnie to nie ma różnicy. Ale kontuzja. Przez przypadek stałem się bramkarzem. Po prostu bramkarz w drużynie kiedyś zachorował, nie miał kto stanąć. Ja stanąłem, okazałem się lepszy na tej pozycji i tak zostało do dzisiaj. Pytanie pierwsze. Czy wraz z kolegami z drużyny sprzedaliście mecz za 300 zł i skrzynkę piwa? Zbyt konkretne. Zbyt konkretne. Sorry, spoilery. Za 300 zł i skrzynkę piwa. Stara historia. Tak czy nie? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Ja wiem, czy te prawa się należą. Wiesz, myśmy szybko przeliczyli i wyszło nam, że jak 300 zł podzieli się na 11 zawodników, to wychodzi 27 zł i 27 groszy. Na szczęście... I butelka piwa. Na szczęście wtedy jeszcze CBA nie funkcjonowało. No tak, teraz mogłoby być gorzej. Pytanie drugie. Czy piłka nożna jest dla ciebie ważniejsza niż seks? Darmowe pytanie. Darmowe pytanie. Ale zastanawia się. Świetne pytanie. Mimo wszystko seks jest wspanialszy. Czyli odpowiedź nie. Nie. Pa, pa. Ta odpowiedź to... No pa, pa. Prawda. O! Bramkarz często znajduje się w sytuacji sam na sam. Ciężkie sytuacje. A to się potem przydaje. Przydaje. W innych sytuacjach. I mówiąc szczerze, bramkarz ma w czasie meczu większego stresa niż pozostali, bo jeżeli wpuści bramkę, to... On jest tą ostatnią instancją odpowiedzialną za ten fakt, prawda? Ale czasem zdarza się również, że bramkarz strzeli sobie gola. Zgadza się. Pytanie trzecie. Czy zdarzyło ci się jednocześnie uprawiać seks i oglądać mecz w telewizji? Kocham tego szwagra. Powiem tak. Nie tylko Lewandowski tak? Strzelił tego dnia hat-tricka. Nie, powiem tak, że po prostu... Uwielbiam oglądać mecze w telewizji. Liga Mistrzów, Liga Europejska. O Jezu! I tak dalej, i tak dalej. Biedna żona. Ubóstwiam się kochać, ale jeżeli...
Wyobraź sobie na przykład, drogi szwagry z czatu, wyobraźcie sobie, że umawiacie się z żoną, że zakładacie sobie obydwoje kask VR, żeby zobaczyć siebie na jakiejś samotnej plaży i poczuć romantyczny klimacik. Żona sobie zakłada, widzi tą plażę, jest zachwycona, a wy macie Roberta Lewandowskiego, który właśnie biegnie, strzelił trzeciego gola, jest po prostu mecz jego życia i w tym momencie wszystko jest piękniejsze. Kocham technologię. Jedno i drugie leci w tym samym momencie. Tak czy nie? No tak. I w tym momencie krzyczysz: Jacek! O Jezu, te daily się robią coraz trudniejsze do oglądania, jak ktoś nie jest na bieżąco. Odpowiedź to... prawda. Kim jest Jacek? Jeden widz napisał w donacie z 2-3 dni temu, że podczas sytuacji intymnych krzyczy swoje własne imię i brzmi to mniej więcej: Jacek! Jacek! Co ustaliliśmy poprzez próbę odwzorowania tego dźwięku. Pamiętasz, kto wtedy wygrał? Nie bardzo. Okej. Okay. Za chwilę czwarte pytanie, ale zanim zadam to pytanie, przypomnę, do czego służy to urządzenie. Jest to przycisk bezpieczeństwa. Jeżeli nie będziecie chcieli usłyszeć odpowiedzi na któreś pytanie, nie chcielibyście, żeby to pytanie w ogóle padło, trzeba wstać szybko, przycisnąć, wtedy anuluję pytanie, w miejsce tego pytania zadam inne. Ten przycisk jest jednorazowy, możecie z niego skorzystać raz całego programu. Ale on się czasami bardzo, bardzo przydaje. Lubisz dobrze modnie wyglądać? Jeżeli mam na to czas, to tak. Pytanie czwarte. Czy kiedykolwiek przymierzałeś bieliznę żony i podziwiałeś swoje wdzięki w lustrze? Podoba mi się, jak on swoją miną postarał się zasugerować, że nie, nic takiego nie miało miejsca, a żona tam już gniła. Bieliznę żony? Nie. Ta odpowiedź to... Zbyt konkretne pytanie. Obawiam się. Prawda. O! Okej. Okay. Ale umiesz się wczuwać w rolę, tak. Czy wyczuwać, co kobiety myślą, czują. Kobieta to wielka tajemnica, także nikt nie z nas nie jest w stanie tego ogarnąć, myślę. Pytanie piąte. Czy jesteś w stanie rozpoznać, kiedy kobieta udaje orgazm? Może są takie specjalistki. Ja z taką się jeszcze nie spotkałem. Mówiąc szczerze, wyczuwam to. To jest przecudny quiz, Bonkol. Czy twoja? Brzmi, że jestem w stanie wyczuć. Czyli? Tak lub nie? Tak, jestem w stanie wyczuć. Ta odpowiedź to... prawda. No ale wierzył w to, tak? To mu trzeba oddać, autentycznie w to wierzy. A jak tam u ciebie z takimi technicznymi nadnikami, obsługa komputera, różne funkcje telefonów komórkowych i tak dalej? Telefony komórkowe może tak, ale też podejrzewam, że z tych nowości to jestem daleko w tylu. Co do komputera, to już przejął pałeczkę chyba mój starszy syn. Ale podstawowe rzeczy, tak? No podstawowe tak, ale to nie jest moja domena. Po prostu urodziłem się chyba troszeczkę za wcześnie, żeby... Pytanie szóste. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że opanowanie obsługi pralki automatycznej przekracza twoje możliwości? Ja bym się chciał śmiać, ale potrafię używać dwóch funkcji. Pranie, które jest domyślnym praniem i pranie, które jest szybkim praniem. I tam jest więcej, ale te dwie potrafię ustawić bardzo dobrze. Więc no, no cóż. Trochę wstyd się przyznać, ale tak. Ta odpowiedź to... No ale po co mi więcej, no? Prawda.
A to pralka taka skomplikowana, czy nigdy nie chciało ci się tego robić? Trochę jest skomplikowana. Nie tam się nie chciało, ja naprawdę znaczy, ale to jest za duże ryzyko. Ja bym nie zryzykował innych funkcji niż tych, które już znam, bo bym się bał, że zepsuje wszystko w środku. No, Beata, to prawda? Jak to jest z tą pralką? Nigdy nie próbował. Nie, próbować próbowałem. No. Może ty nawet nie wiedziałaś, że on próbował. Może, ale to chyba jak mnie w domu. O, słuchaj, jestem mamą trzech synów i też znam tylko te dwa tryby. Widzicie? Da się całą rodzinę ogarnąć i też znać dwa tryby. To nie jest żaden wstyd. Czyli kto jest fachowcem od prania? Wszystko na twojej głowie? No, tak niestety wyszło. Pozostałe te rzeczy związane z domem też twoja domena? No tak. Czy pomaga w czymś? Nie, rzadko jest w domu. Rzadko jest w domu? Rzadko jest w domu. No, oho, przypał. Mając firmę, też nie na wszystko mu starcza czasu. To prawda, to prawda. A to rozumiem. Pytanie to szanuję. Szóste. Ciężko pracujący człowiek. Za nami. Pewnie dopłacę do biznesu. Wygrałeś 5000 zł. Już jakieś pieniądze są. Od tego momentu możesz rezygnować z gry, kiedy ci się będzie podobało. Gramy dalej. Drugi etap to 5 pytań do wygrania 15 tysięcy. Tomek pisze, granie w siódmej lidze na bramce jest czasochłonne. Dlaczego ty to piszesz, człowieku? Czemu się znęcasz nad nim, no? Może siódma liga jest po prostu, wiesz, no, wręcz diamentowa, że tak nawiążę bardziej do e-sportu. Może tam się dzieją najlepsze akcje, tylko jest taka mocna konkurencja, że nikt nie może wyjść, bo się nawzajem podkopują. 7 razy cięższa. Drugi etap gry. Tak, jutro stream w ciągu dnia, wieczór mam wyjęty. Wygrania 15 tysięcy. Dziękuję, depresja. Czy pieniądze są dla ciebie bardzo ważne w twoim życiu? Dziwnie sformułowane pytanie. Nie, no po prostu pieniądze są w życiu dla każdego ważne, ale myślę, że Siema, bardzo ważne. Nie, są inne rzeczy ważniejsze, także myślę, że nie. Piłka nożna. Pytanie na przykład. Siódme. Czy przyjąłeś niemieckie nazwisko po twoim dziadku głównie dlatego, żeby mieć z tego korzyści w Niemczech? Czekajcie, w którym roku był nagrywany ten program? Bo to jest trochę podejrzane. To jest bardzo podejrzane pytanie. 2009, a nie 59 przypadkiem? Z tego czasu jeździłem często do Niemiec, jak to się mówi, na roboty. Tak, było to przydatne i jeden z chyba z warunków to był taki właśnie, że z tego to ułatwiało jak gdyby nazwisko, czyli tak, generalnie tak. Odpowiedź tak. Brzmi tak. Ta odpowiedź to... prawda. To ułatwiało znalezienie pracy, pobyt w ogóle? Znaczy, generalnie Niemcy inaczej podchodzą do takich osób. Dla nich to jest swojsko brzmiące już nazwisko, czyli gdzieś tam jakieś korzenie germańskie. Dzięki jedziemy włosa. Jednak traktują mimo wszystko ludzi inaczej. Beata, czy... Czekajcie, Niemcy traktują ludzi inaczej na podstawie germańskich korzeni? Przyjął nazwisko po dziadku dla korzyści? Ile ten pan ma lat? Bo może po prostu bardzo młodo wygląda. Andrzej jest człowiekiem, któremu zależy na tym, co ludzie o nim mówią. Wręcz przeciwnie. Nie? Nie. Jemu nie zależy na opinii ludzi. Czy wytycza sobie cel i do niego dąży? Tak, nawet po trupach. Mocno powiedziane. Bardzo. No. Pytanie ósme. Czy kiedykolwiek wstydziłeś się przed ludźmi, że spędziłeś dzieciństwo w domu dziecka? O, nie ma co się wstydzić. Sadek dla chłopa. Znowuż mam dylemat. Czy kiedykolwiek? Czy kiedykolwiek? Teraz to mam to w głębokim poważaniu, jak to się mówi. I guzik mnie to obchodzi, co ludzie myślą. Po prostu tak się życie ułożyło i koniec. Ale jako młody chłopak, już nie dzieciak, a jeszcze nie dorosły, czyli tak zwana młodzież, wstydziłem się tego i ukrywałem. Uważałem się wręcz przez ten fakt trochę gorszy od rówieśników. Jeżeli weźmiemy jako całokształt, no to kiedykolwiek, to znaczy, że kiedyś tak, czyli tak.
Ta odpowiedź to... prawda. Pytanie dziewiąte. Czy podczas pobytu w domu dziecka wydarzyło się coś, o czym nikomu dotąd nie powiedziałeś? Oj, działo się dużo. Ja tam dorastałem. Dojrzewałem. Pierwsze miłości i tak dalej. I są takie rzeczy. Odpowiedź? Brzmi, że tak, że nie powiedziałem. Ta odpowiedź to... Jezu, ale mam ochotę, żeby jego szwagier go teraz przytulił. Zasługują na ten moment przerwy. Ej, jest G, ma szwagra teraz. Jest rodzina, na pewno dobrze. Jest piłka, klub piłkarski, siódma liga. Tak serio, no, bo mi się szkoda chłopa zrobiło i muszę się pocieszyć, że jest, że jest teraz okej. Prawda. A nie lepiej żona? Twoje dzieciństwo nie było wesołe. No nie, ale no nie ma co narzekać. Są ludzie, co mają jednak gorzej i myślę, że... Żona też jest. Mimo wszystko, tak zwany bidol, bo my na to tak mówiliśmy, bidol mi uratował życie. Bo myślę, że... Mogło być jeszcze gorzej? Byłoby dużo gorzej. Czy zdarzyło ci się spotkać kogoś, komu mógłbyś powierzyć wszystkie swoje tajemnice? Myślę, że najwięcej o mnie... wie małżonka, czyli tak naprawdę. Czyli myślę, że ona była tą osobą, którą w życiu spotkałem, która najwięcej o mnie wie. Mogę wam powiedzieć, z rzeczy, pochwalę się, już niech będzie, to są rzeczy z cyklu te, którymi się nie chwalę, ale w zeszłym roku robiłem spotkanie, cyfrowo co prawda, z prelekcje z dzieciakami z Bidula i cholera jasna, to były tak fajne dzieciaki, tak zarąbiste dzieciaki, które miały tak super gdzieś tam pasję i to jest tak... jednak na good ending, żeby wam zrobić, tak pocieszające, jak słuchacie, że naprawdę te dzieciaki też robią ludzie wszystko, jak tylko mogą, starają się w tych ośrodkach, żeby im umożliwić rozwijanie tych pasji, żeby skonektować się z jakimiś ludźmi, którzy im pomogą i są naprawdę zarąbiste fundacje, które walczą, żeby mimo tego, że mają ciężki start, zrobić po prostu wszystko, żeby te dzieciaki miały jakieś szanse rozwinięcia się właśnie w jakimś takim fajnym kierunku dla nich, więc też jest dobro absolutnie na tym świecie i też są ludzie, którzy poświęcają swoje całe kariery, żeby pomagać tym dzieciakom i to jest super, więc naprawdę świat może idzie na lepsze. Moja mama pracuje w domu dziecka, więc wiem, o czym mówisz. No więc właśnie, więc to naprawdę nie jest tak, że wszyscy ludzie, którzy są w tym świecie, są jacyś tacy źli, smutni, to są jakieś straszliwe miejsca, bo jest cała masa ludzi, którzy naprawdę starają się zrobić wszystko, żeby te dzieciaki miały jak najfajniejszy start w życie. Bo dom dziecka to już nie jest takie wyobrażenie, które krąży. No ja trochę może miałem to wyobrażenie, niestety. I właśnie o tyle fajnie, że się ludzie starają, żeby to nie było już takie miejsce i z roku na rok miejmy nadzieję, że coraz mniej to będzie miejsce kojarzone z takim trudnym startem, a coraz bardziej miejsce, które jest kojarzone z taką fajną, zastępczą rodziną, gdzie dzieciaki naprawdę mają szansę rozwinąć swoje zainteresowania. Które mimo wszystko bardzo dużo zawdzięczam. Tym, kim jestem i co robię, zawdzięczam również mojej małżonce. Pytanie 10. Czy w głębi duszy masz żal do Beaty, że z jej powodu nie spróbowałeś naprawić relacji z ojcem, gdy po latach chciał cię przeprosić za koszmar twojego dzieciństwa? Dzięki, Olinlin. Tego pytania... Ja wiem, że w przyszłości chcę adoptować dziecko i mega baza. To jest oczywiście mega poważna decyzja i tak dalej i nie ma co na siłę udawać, że to nie jest trudna i trudna decyzja, ale kurczę, no w sensie fajnie, żeby też ludzie sobie zdawali sprawę, że nie każdy musi przechodzić przez ciążę, nie każdy chce przechodzić przez ciążę, nie każdy może przechodzić przez ciążę i się może okazać, że jest to naprawdę gdzieś tam sensowna alternatywa, no nie? I warto coś takiego być może rozważyć na pewnym etapie życia. Nie było. W takim razie pytanie 10 będzie brzmiało tak. Jednorazówki tylko. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że twoja żona zrobiła głupstwo, wychodząc za ciebie za mąż? Oczywiście, że tak.
Bezwzględnie. Ta odpowiedź to... prawda. Głupstwo zrobiłem? Tak, bo jestem... Kawał kiedyś... dobrego, kochanego drania. Tak, tak zawsze mnie określało. Tak? Dokładnie. Sprawdza się cały czas? Dokładnie. Pytanie 11. Czy czasem masz wrażenie, że pieniądze są dla twojej żony ważniejsze od ciebie? No ale to wrażenie, no żeby wrażenie sobie może mieć czasem. Każdy. Okej. Ja chciałem chłopa bronić, bo pewnie powie tak, no dobra, ale to wrażenie to nie znaczy, że tak naprawdę myśli. No mógł mieć w jakiejś sytuacji takie wrażenie. A tu chłop wychodzi na całość. Odpowiedź. Tak, mam takie wrażenie. Ta odpowiedź to... prawda. To w takim razie dobra wiadomość dla Beaty. Jesteście bogaci o 15 tysięcy. Ale właścicielem tych pieniędzy jest Andrzej. I to już trochę gorsza wiadomość. Czy nie? Jak to jest? Kasa wspólna jest tak przy okazji? Czy... To znaczy tak. Mówi się, w domu że... pieniędzmi zarządzam ja. Tak. Natomiast mąż, nie powiem, bo dba o to, żeby rodzina była finansowo zabezpieczona. Nigdy nie było problemu, żeby jakieś, nie wiem, nie pracował, nie robił. Żyjemy średnio, przeciętnie, nie. Także poczuła się do roli ojca, męża, zabezpieczenia rodziny. Tak, dokładnie. Dobrze, 15. Dziękuję. Ale do wydawania pieniędzy, broń Boże, jemu dać pieniądze. Kiedyś dostał, taki przykład podam, 100 zł, bo chciał iść do sklepu kupić chleb. No to ho, ho, zasaleć tak, można. Tylko, że chleb wtedy kosztował 50 zł, a on mi tyle reszty przyniósł. Nie nadaje się kompletnie do trzymania pieniędzy. Dlatego no gotówką w domu... Tym chlebem człowiek nie da rady, więc musiał... Tak, no, też właśnie słowa. Mówię, no, ale byłam prawda? Zaskoczona. Tak, święte słowa. Na samym chlebie daleko się nie pojedzie. Nie pojedzie. Można nie, się nie. Odławić. Dobrze, Andrzej, teraz zastanów się spokojnie. 15 tysięcy jest. To są pieniądze, które uczciwie wygrałeś w tym programie. Czy chcesz grać dalej? Następny etap to są 4 pytania do wygrania 30 tysięcy złotych. Już tylko 4 pytania będą? 4. To nie jest tak, że już tylko. Nie no, ale 4 to 4. Jest... 4 za każdym. To jest mniej niż 6, prawda? Ty się zastanów, czy będziesz chciał mówić dalej, prawda? Ja nie mam wyjścia, jak mówisz tylko prawdę. Czyli gram dalej. Beata dobrze robi? Jeżeli tak uważa, jego decyzja. Trzeci etap, 4 pytania do wygrania 30 tysięcy złotych. Pytanie 12. Czy odkąd ożeniłeś się z Beatą, przyprowadziłeś do domu kobietę, o wizycie której wolałbyś, żeby żona nigdy się nie dowiedziała? Tini Tajnibu wpłacił 10 zł. Uważajcie czaty. Strasznie ciężko pisze się donaty wyjadając grześki tyci ze stópek okrutniki. Mam po prostu dość. Ja psychicznie nie jestem w stanie. Na szczęście żony nie było w domu. Tak. Prawda. Czy chciałbyś coś do tego dodać, czy zostawiamy tak, lepiej jak niech jest? Lepiej niech więcej nic nie mówi. Tak? Tak zostawiamy. Pytanie 13. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że twoja niewierność może w końcu prowadzić do rozpadu twojego związku? Nieustannie o tym myślę, mówiąc szczerze. I tak. Twoja odpowiedź? Tego dnia spał na kanapie? Myślę, że dłużej niż jeden dzień. Brzmi, że tak. Ta odpowiedź to...
prawda. Pozdrawiam z kolegami w płacie. W takim momencie. Płaty. Najlepiej smakuje rozpuszczona polewa z tycich grześków pomiędzy paluszkami Lubego po całym tygodniu pracy. Why are we still here? Just to suffer. Czy to jest problem przeszłości? Ja tylko chcę powiedzieć, że Krzysztof w tym momencie montuje to za jakieś 2 miesiące i robi absolutnie wszystko, co w jego mocy, żeby zrobić z tego normalny odcinek. Jestem już w stanie, gdzie chciałam wyciągać grześki tyci z palców u stóp koleżanki. Grześki zaskakująco smaczne. To teraz jak będę jechał do dziewczyny, to powkładam sobie między palce te grześki. Ona bardzo lubi słodycze. This is fine. I musi to słuchać. Prawdopodobnie kilkukrotnie. Zanim napiszecie donate'a durnego, proszę, pomyślcie o biednym Krzysztofie. Wyobraźcie sobie 69 tylko, że wyjadacie sobie grześki ze stóp. Pozdrawiam, buźka mrugająca okiem. Jeśli chcesz odpowiadać. Znaczy nie no, ja mogę powiedzieć ze swojej strony. Małżonka to odbiera na pewno inaczej. Wrzućmy jakiekolwiek skoki w bok. To nie były nigdy one ukierunkowane przeciwko małżonce. Broń Boże. Że są zawsze ukierunkowane ja wiem, małżonce. Ja tego tak nie odbieram. Nie wiem. Nie brnij, chłopie, nie brnij. Sprawiedliwam się może sam przed sobą, że to jest po prostu... On odróżnia seks od miłości zupełnie inaczej. To tak ogólnie. Seks to jest miłość to jest miłość. Miłość to jest miłość, ale ja myślę, nie wiem, że jak po tak prostu... można, no ale... Zaraz zaczną gadać o samochodzie. Jesteśmy o tyle od powtórki z rozmowy o samochodzie. Czasami nam się zdarza jechać przecież samochodem, bierzemy od sąsiada, pożyczymy auto i tak dalej. Ja myślę, że po prostu dzieciństwo takie, jakie miałem, po prostu mało troski nade mną, mało miłości dostawałem. I może próbuję w ten sposób to rekompensować. Pytanie 14. Czy pomyślałeś, że jesteś uzależniony od seksu? To nie raz. Tak pomyślałem. Ta odpowiedź to... Drogi Krzysztofie, wpłacił 10 zł. Bardzo mi przykro, że musisz montować zamiast delektować się grześkami. Krzysztof, jesteśmy z tobą, wpłacił 10 zł. Dość. Prawda. Czy myślisz, że to jest tak jak z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, hazardu? To jest coś podobnego? Z alkoholem nigdy nie miałem problemów. Także nie wiem jak to jest. Chłopie, literalnie przehandlowałeś swój mecz za kratę piwa i 300 zł do podziału z 11 członkami drużyny. A potem będzie się zastanawiał, dlaczego jest w 7 lidze. Czy to jest tego typu uzależnienie? To nawet ma swoją nazwę, prawda? Seksoholizm. Dokładnie. Myślisz, no wiecie, że jesteś... Nie chcę ze mną, chodź. Może coś w tym jest. Mhm. Pytanie 15. Czy uważasz, że twoja żona nie uprawia z tobą seksu? Żeby zrobić ci na złość. Myślę, że dla żony to jest wspaniała broń odwetu wobec mnie, znając moje zapotrzebowania i wie, że to najbardziej mnie zaboli. Myślę, że tak, że to jest z jej strony pewna chęć odwetu. Ta odpowiedź to... Prawda. To jest rzeczywiście odwet? Jak najbardziej. Ale to jest sytuacja jakaś taka strasznie zapętlona, bo z jednej strony pewnie wzmaga to w twoim mężu no, potrzeby, które jakoś tam z kim innym realizuje. Ale przecież są kobiety, z którymi uprawia ten seks. To po co jeszcze ja? Ale normalne to wszystko nie jest. Nie, to nie jest dla mnie, nie jest normalne. Dla męża tak, dla mnie nie. Dlatego z nim nie sypiam. Czy istnieje moment, punkt, w którym można tę sytuację rozwiązać? Znaczy, nie wiem, gdyby wasze współżycie było normalne, byłbyś w stanie zrezygnować? Nie. Nawet gdyby on był w stanie, to one mu nie odpuszczą. Są dzisiaj kobiety tak łatwe, że... Zresztą to jest też jego myślę, stanie. Myślę, że to nie. Prawda, aha, jak zwykle leży po środku. Nie można tego tak uogólniać. Mhm.
Okej, dobrze. Okej, przemilczmy, przejdźmy dalej. Tak jest, przeszliśmy dalej, wygrałeś 30 tysięcy. Świetnie, dziękuję. 30 tysięcy to sporo. No mówiąc szczerze, sporo. Mhm. Mam firmę, zaledwie mam 3,5 roku. I nie powiem, że taki zastrzyk pieniędzy, nawet na przysłowiowy tak zwany towar do sklepu, to byłaby już świetna inwestycja, prawda? Nigdy takich pieniędzy nie miałeś w ręce. Ja osobiście nie. No, parę tysięcy miałem, ale żeby to była trójka z przodu, na pewno nie. Mhm. No i teraz pytanie, czy 30 tysięcy wystarczy, czy chcesz grać dalej? Może zróbmy... Następny etap to są trzy pytania. 75 tysięcy. Mhm. Ciężkie. Może zróbmy tak. Wiesz, może co najgorsze już za wami, no. Ja bym zrobił tak. Z tego względu, że żona zawsze mnie wylicza. Może i słusznie. Ale 30 tysięcy na moje potrzeby to by była wspaniała suma. Dlatego ja bym zagrał o 75, żeby 30 było dla mnie, a 45 dla mojej małżonki. Dobry układ? Nie ma problemu. Dasz radę? Naprawdę. Mówię, to jest jego decyzja. Ja dam radę. Powinien grać? Powinien grać. Tak? Tak. Tylko niech mówi prawdę. Ty decydujesz. Czy chcesz grać w czwartym etapie? Tak, chcę grać w czwartym etapie. Rozpoczynamy czwarty etap. Trzy pytania do wygrania 75 tysięcy złotych. Czym jest dla ciebie miłość? Czy czym powinna być miłość dla prawdziwego mężczyzny? Czy miłość? Mi się miłość kojarzy z uniesieniami. Taką młodzieńcą miłością, zero odpowiedzialności, no szaleństwo. Miłość taka, gdzie adrenalina po prostu, gdzie serce rządzi, wyłącza mózg. To jest miłość, taka prawdziwa, pierwotna miłość. I to jest fascynujące, niestety z czasem, z wiekiem, w różnych to związkach się wypala niestety i zostajemy wspólnego z tamtą, żarliwą, gorącą. Ja bym tak zdefiniował. Pytanie 16. Boże. Czy jesteś dumny ze swoich podwojów seksualnych? Ale pytanie. Nie, dumny myślę, że można być z syna, z jego osiągnięć. Dumny mogę być z tego, że moja żona jego tak kształtuje, że będą, jak to się mówi, przysłowiowo, z niego ludzie. Ale z podbojów myślę, że nie jestem dumny. Odpowiedź brzmi, że nie jestem. Ta odpowiedź to... Dzięki, Art, dobranoc. Prawda. W tej rundzie jeszcze dwa pytania. Czy chcesz usłyszeć pytanie 17? Bardzo proszę. Pytanie 17. Czy byłbyś w stanie obiecać żonie, że przestaniesz ją zdradzać, jeśli znowu zacznie uprawiać Jezus, z tobą seks? Jezus, jakie ciężkie... Ja się czuję tak, z jednej strony jest ten po prostu odcinek momentu prawdy, który jest jednym z tych odcinków, że siedzieliśmy, damn, ciężkie. A z drugiej strony są widzowie, którzy chcą wysyłać donaty o Grześkach Tyci. Odmęty szaleństwa. Nie wiem, w którą stronę gorzej. Czy byłbyś w stanie obiecać żonie, że przestaniesz ją zdradzać, jak wygląda piekło? Zacznie uprawiać z tobą seks? To jest bardzo proste pytanie. No i jestem pod ścianą.
Można jeszcze raz to pytanie? Czy byłbyś w stanie obiecać żonie, że przestaniesz ją zdradzać, jeśli znowu zacznie uprawiać z tobą seks? Nie. W sumie to rozwód czasami chyba jest zdrowy. Odpowiedź to... Prawda. No, pierwszy raz pokazali miny publiki. Nie było ani razu sytuacji wcześniej, że pokazali miny publiki. Bless dla ciebie, żebyś wytrzymał wuja i bless dla Krzysztofa, powodzenia w montowaniu. Krzysztof Tyci, najmniejszy montażysta. Ale bym sobie powkładał takich montażystów między stanowiska komputerowe i tak patrzył, jak montują. Szczery jesteś do bólu, muszę powiedzieć. Szczery do bólu. Ja tak mam. Po prostu ja tak mam. No. Ostatnie pytanie w tej rundzie. Pytanie 18. Czy pomimo licznych zdrad, to Beata jest kobietą twojego życia? Myślę, że jest. Była i będzie kobietą mojego życia i nic z tego nie zmieni. Lowki przerażające, jak widzicie, jak ona się nagle cieszy. Jezus Maria. Program potrafi być miejscami tak ciężki. Twoja odpowiedź brzmi... Tak. Ta odpowiedź to... Nie, szczerze nie lubię tych odcinków. Są takie odcinki, gdzie się męczę z wami, jak wchodzą takie ciężkie tematy. Są odcinki, gdzie ktoś jest goofy i jest takie, o mój Boże, typu niezręczne pytania o siostry czy coś. To są odcinki, które są naprawdę entertaining do oglądania. Ale są takie odcinki, gdzie myślę sobie, Jezus Maria, po co wy wzięliście ich do tego programu? Nie mogliście zabrać kogoś goofy, kogo będziecie pytać, czy lubi sobie podglądać zwierzęta w lesie? Tylko musicie wybierać ludzi, którzy autentyczną traumę rozpracowują na wizji. Za pieniądze. Ten program byłby lepszy i ten program prawdopodobnie nie byłby kontrowersyjny, gdybyście po prostu brali ludzi, którzy są entertaining, są zabawni przy tym, mają jakieś zabawne historie. Czy w drugą stronę jest podobnie? Nie. Nie. Andrzej, on jest dobrym człowiekiem, ale przez te wszystkie zdrady... Przeklapałem to już sobie. Nie jest to samo. A może się zmienić, myślisz? Myślę, że nie. Już na tym etapie nie. Strasznie to wszystko skomplikowane. Jak całe życie. Nie, to jest bardzo proste. Oni się nawzajem uzupełniają między sobą i to tak wytrzymuje. Brawo, szwagier. Musiałeś mieć swoje 5 minut, prawda? Wszystko, byle dalej się dało po prostu imprezki rodzinne mieć, prawda? Szwagier już myśli o tej imprezie po tym, jak wyjdzie z pieniędzmi. Dobrze się rozumiemy, poza łóżkiem. Taki minus i plus po prostu. I się przyciągamy. I nic nie jest w stanie tego rozerwać po prostu. 75 tysięcy jest twoje. Przepraszam, przepraszam. 30 tysięcy tak jest twoje. 45 miałam to jest właśnie twoje. Poprawić. Ha! Baza pan Heiser. Stary Heiser jednak zbazowany. Andrzej, jeszcze dwie rundy. No i teraz pytanie. Czy chcesz grać? Nie będzie. Radę? Mogę się zwrócić do... Tak, tak, jasne, oczywiście. Uważam, że na tym etapie powinieneś zakończyć grę. Coś tak uważam. Szwagier! Jezus Maria! Chłopie, zamknij mordę i przez sekundę nie pytaj szwagra o zdanie, tylko posłuchaj żony. To ona ma tutaj traumę robioną na wizji. Szwagier myśli o wódeczce, jest już podjarany, że usłyszał o pieniądzach. Szczerze? Idzie ci świetnie, jesteś szczery do bólu, jak powiedział pan Heiser. Ja bym grał. Starczy tej szczerości, ja bym zakończyła już. Tam
pamiętaj. Nie, szwagier! Czasami są pytania, na które nie potrafimy w 100%. Tak. Zgadza się. Idź stąd. Ja na waliografii mówiłem prawdę, ale to była chciałeś moja wewnętrzna 30. prawda, a którą ja mogę sobie przez lata wmawiać. Mówi się, że kłamstwo powtarzane tysiące razy staje się prawdą, prawda? Przez to ja też mogę się z czymś tam pomylić. Boisz się tego ryzyka? Czy nie, myślę, że ja się nie boję tego ryzyka i mówiąc szczerze, gdybym był tak zwanym wolnym strzelcem, singlem i tak dalej, grałbym do końca, jeszcze wyszedłbym do góry za tą piramidę i nie byłoby problemu. Jaka jest twoja decyzja? Nie, szwagier zdecyduje. Decyzja jest taka, że z przyjemnością idź stąd. Przekażę 45 tysięcy mojej małżonce, a 30 na drobne wydatki zachowam dla siebie i podziękuję. Ja również dziękuję. I gratuluję ci rozsądku. Chociaż myślę, że... Ale ma publikę. Myślę, że ta ćwiartka była do osiągnięcia. Była pewnie, pewnie była. 75 tysięcy jest twoje. Zakończyliśmy grę. A ja ci pokażę pytanie, które było następne. Które to jest? To. I niech tak zostanie. Jejku, ona z chusteczką siedzi i płacze, tymczasem szwagier, lecimy! On jest stuprocentowym szwagrem, mieliście rację na początku. Oni tam przeżywają po prostu jakąś najgorszą możliwą sytuację życia. Szwagier kompletnie, jakby cały mindset jest skupiony na tym, że jest szwagrem. I co by powiedział szwagier w tym momencie? To jest jego moment. Nawet na litry przelicza dokładnie. Przelicza na opelki, na litry. I na litry, które można wypić w trakcie jazdy opelkiem. Szwagier moment. Okej? Okej. Dobrą decyzję podjąłeś? Proste? Może tak. Porozmawiacie o tym później. Rozumiem. Czy podjąłeś dobrą decyzję? Jestem w stanie postawić pieniądze, że tego samego dnia szwagier zaproponował mu biznes polegający na sprowadzaniu aut z Niemiec. Jestem kuźwa pewny. On jest tak stereotypowy, jak to jest tylko możliwe. Tego samego dnia pojechali po auta i szlugi. Znaczy w jedną szlugi, w drugie auta. Chemia. I chemia. I otworzyli biznes chemia z Niemiec. Für Deutschland. Milczenie jest złotem, tak? Czy srebrem? Niech tak zostanie. Lepiej mieć srebro niż złoto, prawda? Niepewne złoto. Albo nie mieć go w ogóle. Także myślę, że mimo wszystko świetnie się bawiłem. Nie na próżno przywiozłem tą moją familię. Tyle kilometrów. To prawda. Gratuluję. Będzie coś sięcować. To była naprawdę dobra i uczciwa gra. Dziękuję ci bardzo. Dobra, moje pytanie. Do kogo pójdzie pierwszego? Żona czy szwagier? Jeżeli pokażą. Nie wiem, choć się domyślam. Zapraszam. Zaskoczył mnie. Głowa do góry. Czy leżąc w łóżku obok swojego... Spoilery do następnego odcinka. W gruncie rzeczy żona 90% rzeczy to wiedziała. Mimo wszystko jakiś tam problem miała z tym, ale ja się staram... W życiu być uczciwy. Było jedno pytanie, które mnie zaskoczyło, a to prawda, że w 99% wiedziałam odpowiedzi na wszystkie pytania i wiedziałam, znałam odpowiedź. Natomiast zaskoczyło mnie, że podczas mojej nieobecności obca kobieta była w moim domu. Życie toczy się dalej, zobaczymy jak będzie.